Rozdział 5. Powtórzenie 10 przykazań. Sabat. Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł do nich: Słuchaj, Izraelu, ustaw i praw, które wam dziś ogłaszam, abyście się ich nauczyli i przestrzegali ich wykonania. Werset 1. Ponownie mamy do czynienia z tymi czterema słowami, które w tak szczególny sposób cechują piątą księgę mojżeszową. Słuchać, nauczyć się, przestrzegać, wykonywać. Pierwsze, co człowiek musi uczynić, to słuchać. Chciałbym teraz słyszeć, co Pierwsze, co człowiek musi uczynić, to słuchać. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Psalm 85, werset 9. Słuchajcie, a ożyje dusza wasza. Izajasza 55, rozdział, werset 3. Przysłuchujące się ucho jest początkiem wszelkiego prawdziwego życia chrześcijańskiego i wprowadza człowieka w jedyne stanowisko wszelkiego błogosławieństwa. Mówimy oczywiście o słuchaniu Słowa Bożego. Izrael miał słuchać ustaw i praw Pana, to jest słowa Boga żywego, który wyzwolił ich z kraju niewoli, ciemności i śmierci. Nie mieli natomiast słuchać tradycji i nauk ludzkich. Nas obowiązuje ta sama zasada. Jesteśmy powołani do posłuszeństwa, powołani, aby słuchać i poddać się z szacunkiem pod pewien autorytet. Droga posłusznego i pokornego chrześcijanina jest równie daleka od zabobonu, jak i od niewiary. Wspaniała odpowiedź Piotra przed Radą Najwyższą w Dziejach Apostolskich 5 odrzuca jednakowo obie skrajności słowami: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Werset 29. Naszą odpowiedzią na niewiarę we wszystkich jej postaciach jest: trzeba być posłusznym. Natomiast na zabobon, obojętne w jaką szatę się przyoblecze, trzeba być posłusznym Bogu. To właśnie jest obowiązkiem każdego prawdziwego chrześcijanina. Ma on być Bogu posłusznym. Osoba niewierząca śmieje się może z mnicha lub zakonnicy i dziwi się, że człowiek potrafi tak całkowicie oddać swój rozum i rozsądek komuś innemu, kto również jest śmiertelny, i że często potrafi dostosować się do tak nienaturalnych reguł i praktyk. Taki niewierzący chlubi się własną umysłową wolnością i uznaje swój rozsądek za jedyną właściwą miarę, podczas gdy nie wie, że chlubiąc się swoją wolną wolą, w rzeczywistości jest w niewoli szatana, księcia i bożyszcza tego świata. Człowiek jest stworzony do posłuszeństwa i podporządkowania się temu, który jest nad nim. Chrześcijanin jest poświęcony ku posłuszeństwu Jezusa Chrystusa, to znaczy ku charakterowi tego samego posłuszeństwa, jakie wobec Boga zostało zrealizowane przez naszego Pana i Zbawiciela. To ma zasadnicze znaczenie dla każdego, kto prawdziwie chce poznać, czym cechuje się prawdziwe chrześcijańskie posłuszeństwo. Znajomość tej cechy jest wielką tajemnicą.
Znajomość tej cechy jest wielką tajemnicą uwalniającą równocześnie od swawoli niewiary i od fałszywego posłuszeństwa zabobonom. Wykonywanie własnej woli nigdy nie jest właściwe. Wykonywanie własnej woli nigdy nie jest właściwe. Usłuchanie człowieka może okazać się właściwe, ale na słusznej drodze jesteśmy, gdy spełniamy wolę naszego Boga. Jezus przyszedł na tę ziemię, aby wypełnić właśnie tę wolę, a On wypełnił ją doskonale. Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Hebrajczyków 10 rozdział, 9 werset. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Psalm 40, werset 9. Jesteśmy powołani do tego samego posłuszeństwa. Wybrani według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęceni przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. W tych słowach zawarty jest niepojęty przywilej, jednak również nasza święta i poważna odpowiedzialność. Nigdy nie zapominajmy, że mamy nie tylko dział w pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, ale także jesteśmy odłączeni od Jego posłuszeństwa. Być może ktoś myśli teraz o napomnieniu apostoła, Hebrajczyków 13 rozdział, 17 werset. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Z pewnością jest to bardzo ważne słowo, z którym pragniemy połączyć jeszcze inne miejsce z 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Werset 12 do 13. Dalej czytamy w 1 Koryntian 16 rozdział od 15 do 16 wersetu. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achai i że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście i wy się poddali takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. W pierwszym liście Piotra 5 rozdział apostoł napomina starszych, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Wersety od 1 do 4. Czyż te miejsca nie pokazują nam, iż pewnym ludziom powinniśmy być posłuszni? Jakim to prawem zatem odrzuca się ludzki autorytet? Odpowiedź jest bardzo prosta. Gdziekolwiek Chrystus obdarza darem ducha, dając dar nauczania lub pasterski, wszędzie tam obowiązkiem chrześcijanina jest uznać i cenić takie błogosławieństwo. Nie czyniąc w ten sposób, człowiek lekceważy błogosławieństwa i łaskawości Boże. Jednak w każdym przypadku musimy starać się poznać, czy rzeczywiście ktoś posiada dany przez Boga dar. Nikt nie ma prawa przywłaszczać sobie jakiegoś urzędu lub stanowiska,
bądź dać się powołać do niego, to jest stanowiska, przez inną osobę. Coś takiego jest wtrącaniem się w świętą sprawę i prędzej czy później sprowadzi na siebie Boży sąd. Wszelka prawdziwa służba pochodzi od Boga i opiera się na prawdziwym darze, danym przez głowę Kościoła, to jest przez Chrystusa. Tak, iż można powiedzieć, bez daru nie ma służby. We wszystkich powyżej zacytowanych wersetach wymienione osoby posiadają dar, który mogą zatem wykonywać. Widzimy w nich wierne i ciepłe serca dla owiec i jagniąt trzody Chrystusowej. Hebrajczyków 13 mówi, bądźcie posłuszni waszym przewodnikom. A kto chce być naszym przewodnikiem, najpierw musi chodzić przed nami tą drogą, którą pragnie nas prowadzić. Głupotą byłoby przywłaszczyć sobie autorytet przywódcy, nie znając drogi lub nie będąc ochotnym i zdolnym do kroczenia nią. Nikt nie zaufa niewidomemu i nieobeznanemu przywódcy. Na czym apostoł Paweł opiera swoje napomnienia skierowane do Tesaloniczan, aby szanowali i uznali pewne osoby? Czy na tym, że ktoś przywłaszcza sobie lub przyjmuje od innych taki tytuł, jaki taki urząd lub takie stanowisko? O nie! Tesaloniczanie dobrze wiedzieli, iż te osoby były przełożonymi w Panu i że ich napominały. Dlatego Paweł napomina, aby ich szanowali i miłowali najgoręcej. Dla sprawowanego urzędu czy jakiegoś tytułu, bynajmniej dla ich pracy. Dla ich pracy. W ten sam sposób napominano Koryntian, aby poddali się domownikom Stefana. Nie dla tytułu czy przywłaszczonego urzędu, lecz dlatego, że poświęcili się służbie dla świętych. Działali w służbie dla Pana, gdyż otrzymali dary i łaskę Chrystusa i mieli serce dla ludu Bożego. Jak również nie chlubili się swoim stanowiskiem, lecz ochotnym sercem oddali się służbie Chrystusowej. To jest prawdziwa służba, którą wykonuje się w mocy darowanej przez Chrystusa i w świadomości, że jest się przed Nim odpowiedzialny. Taka właśnie służba będzie wdzięcznie uznana przez świętych. A jeśli ktokolwiek podaje się za nauczyciela lub pastora, bądź został przez innych do tego mianowany, to jednak wszystko to jest ułudą, zarozumiałością i pustą formą, gdy nie otrzymał rzeczywistego daru od głowy Kościoła. Głos takiej osoby jest głosem obcego i prawdziwe owce Chrystusowe nie znają go i nie powinny go uznawać. Wielokrotnie wspominaliśmy, że w Nowym Testamencie wcale nie znajdujemy jakiegoś ludzkiego nakazu, aby głosić Ewangelię, pouczać Kościół Boży lub paść trzodę Chrystusową. Starsi bywali ustanawiani przez apostołów lub ich delegatów, Tymoteusza i Tytusa. Diakoni bywali wybierani przez miejscowe zbory. Ale ewangeliści, pasterze i nauczyciele nigdy nie byli wybierani lub ustanawiani. Musimy zatem rozróżniać między darem łaski, opisanym w Efezjan 4 rozdział, ewangeliści, pasterze i nauczyciele, a zleceniem miejscowej służby, czyli starsi i diakoni. Starsi lub diakoni mogli wprawdzie też posiadać pewien szczególny dar, ale nie miało to nic do czynienia z ich miejscową służbą. Dla lepszego zrozumienia tej sprawy chciałbym zwrócić uwagę czytelnika na 1 Koryntian 12 do 14 rozdziału i Efezjan 4 rozdział 8 do 13 wersetu. W pierwszym miejscu znajdujemy fundament wszelkiej prawdziwej służby w Kościele Bożym, mianowicie to zarządzenie Boże. Bóg umieścił członki w ciele. 1 Koryntian 12, rozdział 18, werset. Następnie znajdziemy motyw tej służby, miłość. 1 Koryntian 13, rozdział. I w końcu jej cel, aby zbór był zbudowany. 1 Koryntian 14, rozdział 5, werset.
Z Efezjan 4 dowiadujemy się o źródle wszelkiej służby, to jest zmartwychwstały Pan, który wstąpił do nieba. Tam też oglądamy cel służby, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania i przeciąg czasu tej służby, aż dojdziemy wszyscy do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Jednym słowem, służba jest we wszystkich swoich szczegółach wyłącznie Bożym zarządzeniem. Nie jest ani od ludzi, ani przez ludzi, lecz od Boga. W każdym przypadku nasz mistrz musi napełnić i przysposobić swoje naczynia. Twierdzenie, iż każdy ma prawo służyć w Kościele Bożym, jest pozbawione wszelkiego fundamentu w Piśmie. Takiego rodzaju wolność człowieka jest przeciwna myślom Bożym. Czego nas uczy Nowy Testament, to jest wolność Ducha Świętego, aby mógł użyć kogo On chce. Obyśmy się tego nauczyli. Jeśli natomiast znajdzie się przez Boga obdarowany nauczyciel, czy wierny, miłujący i mądry pasterz, który czuwa nad każdym pojedynczym, bojuje za nim i zdolny jest do powiedzenia, bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Wtedy taka osoba zostanie uznana i będzie szanowana. Gdy ktoś posiada dar, wtedy jest sługą. Jednak jeśli tego daru nie posiada, wtedy żaden ludzki autorytet nie potrafi uczynić z niego prawdziwego sługi Chrystusowego. Może zostać wyświęcony i sam siebie nazywać sługą, lecz wszelka prawdziwa służba ma swoje źródło w Bogu. Opiera się ona na boskim autorytecie, a jej celem jest przyprowadzić wierzących w obecność Boga i wprowadzić społeczność z Nim. Fałszywa służba natomiast ma swój początek w człowieku i ma na celu uzależnić wierzących od człowieka. To pokazuje tę wielką różnicę pomiędzy tymi dwoma zasadami. Pierwsza służba przybliża do Boga, druga od Boga oddala. Pierwsza pielęgnuje, żywi i wzmacnia nowe życie, druga przeszkadza. W każdym znaczeniu rozwojowi tego życia i prowadzi wierzących do zwątpienia i ciemności. Jednym słowem, prawdziwa służba jest od Boga, przez Niego i dla Niego. Fałszywa służba jest od ludzi, przez nich i dla nich. Tak bardzo jak szanujemy pierwszą, tak całkowicie odrzucamy drugą. We wszystkich przypadkach, gdzie ktoś posiada rzeczywisty dar, jesteśmy wzywani jednak, aby być posłusznymi i poddanymi na tyle, na ile rozpoznajemy Chrystusa w danej osobie i w służbie Jego umiłowanych. Dla człowieka duchowego nie jest trudne rozpoznać, czy rzeczywiście istnieje łaska i siła w danej służbie. Bardzo szybko można rozpoznać, czy ktoś w prawdziwej miłości stara się nakarmić nas chlebem życia i wprowadzić w drogi Boże, czy raczej szuka wywyższenia siebie samego i stara się osiągnąć własne ludzkie korzyści. Różnica pomiędzy siłą a zarozumiałością jest zbyt wielka, aby została przeoczona. Prawdziwa służba nigdy nie będzie chwaliła się swoim autorytetem, ani chlubiła się swoimi darami. Sługa po prostu spełnia własną służbę i pozostawia jej, aby sama za siebie przemówiła. Apostoł Paweł mógł zawołać do biednych, zwodzonych Koryntian, którzy pod wpływem fałszywych nauczycieli wątpili w jego apostolstwo, następujące słowa. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, doświadczajcie siebie. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, od 3 do 5 wersetu. To właśnie Koryntianie byli żywym dowodem jego służby. Ich nawrócenie i błogosławieństwo wyraźnie pokazywały, iż była ona od Boga, co apostołowi sprawiało radość, pocieszenie i wzmocnienie. Był bowiem apostołem nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. Galacjan 1 rozdział, 1 werset. Rzeczywiście mógł chlubić się źródłem swojej służby i w stosunku do jej charakteru przedstawić mnóstwo dowodów, z których wystarczyłby każdy pojedynczy,
do przekonania szczerego serca. Mógł prawdziwie powiedzieć, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. 1 Koryntian, 2 rozdział, 4 werset. Tak właśnie zawsze musi być. W służbie ma istnieć moc i rzeczywistość, gdyż puste tytuły są niczym. Ludzie może i obdarzają tytułami oraz urzędami, ale nie mają ku temu prawa. Być może ktoś teraz wtrąci, że nie jesteśmy uprawnieni do osądzania. Ale jakże moglibyśmy strzec się przed fałszywymi prorokami, gdybyśmy nie mieli prawa, aby ich ocenić? A jakąż pomiarą powinniśmy ich oceniać? Tak więc po owocach poznacie ich. Mateusza 7, rozdział 20, werset. Czyż lud pański nie potrafi rozróżnić między mężem, który przychodzi do niego w mocy ducha, w świętym, pełnym samozaparcia usposobieniu, obdarowany przez głowę Kościoła, wypełniony miłością do wierzących, a człowiekiem, który posiada tytuł nadany przez samego siebie lub przez ludzi, ale kto w służbie, w cudzysłowie, w swoim życiu pozbawiony jest wszelkich znaków boskiego i niebiańskiego usposobienia, bez wątpliwości Boży lud może oraz powinien zrobić taką różnicę. Dlatego już starszy apostoł Jan wzywa wierzących, aby nie wierzyli wszelkiemu duchowi, lecz aby badali duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. 1 Jana, 4 rozdział, 1 werset. A w swoim drugim liście napomina wybraną panią: jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Wersety 10-11. Co miała ocenić? Może zbadać, czy przychodzący do jej domu byli uprawnieni przez człowieka bądź przez instytucję? O nie! Miała jedynie i wyłącznie sprawdzić, czy byli zdrowi w nauce. Jeżeli nie przynieśli prawdziwej boskiej nauki Chrystusowej, mówiącej, że On przyszedł w ciele, wtedy miała przed nimi zamknąć drzwi, nie pytając, kim byli ani skąd pochodzili. Jeśli więc nie nieśli prawdy, miała ich zdecydowanie odrzucić, mimo wszelkich możliwie wykazanych upoważnień. W drugim rozdziale objawienia zbór w Efezie jest chwalony, gdyż sprawdzili tych, którzy podawali się za apostołów, a nimi nie byli. Jakże ten zbór mógł ich doświadczyć bez osądzania tych osób? Te oto przykłady pokazują, że można źle zastosować i wyłożyć słowa Pana z Ewangelii Mateusza 7:1. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, i słowa apostoła z pierwszego listu do Koryntian 4:5. Przeto nie sądźcie przed czasem. Pismo nie przeczy sobie samemu. Dlatego słowa Pana lub apostoła, niezależnie od tego, jakie jest ich znaczenie, nie mogą przeczyć odpowiedzialności chrześcijanina dotyczącej oceny darów, nauki i życia wszystkich tych, którzy zajmują w Kościele Bożym miejsce ewangelisty, pasterza lub nauczyciela. Słowa "nie sądźcie" po prostu zabraniają nam oceniania lub osądzania motywów lub ukrytych źródeł danego postępowania. My nic do tego nie mamy. Nie potrafimy wniknąć do wnętrza serca czyjejś osoby i dzięki Bogu nie jesteśmy do tego powołani. Nie potrafimy odgadnąć ukrytych myśli serca, ale z drugiej strony nie możemy wycofać się od odpowiedzialności sprawdzenia tych, którzy wśród nas wykonują jakąkolwiek służbę. Celem każdego prawdziwego sługi Chrystusa zawsze będzie zaprowadzenie tych, którym usługuje, do posłuszeństwa wobec Słowa Bożego. Piękny przykład to obrazujący widzimy w Mojżeszu, w tym znakomitym słudze Boga.
Mojżesz bowiem zawsze starał się, aby całemu zborowi izraelskiemu wbić w pamięć naglącą konieczność prostego posłuszeństwa wobec wszystkich przykazań i ustaw Bożych. Nie szukał żadnego stanowiska autorytetu dla siebie. Jego wielkim celem od początku aż do końca było ich posłuszeństwo, jednak nie wobec siebie, ale Pana. Wiedział również, że właśnie to było prawdziwą tajemnicą ich szczęścia, pewności i mocy. Widział, że posłuszny lud byłby niepokonany i że żadna broń nie wyrządziłaby mu jakiejkolwiek szkody, póki korzyłby się przed Słowem Bożym. Jednym słowem, wiedział i wierzył, że sprawą Izraela było posłuszeństwo wobec Boga, a sprawą Bożą błogosławienie tego ludu. Ich zadaniem było po prostu słuchanie objawionej woli Boga, nauczenie się jej i przestrzeganie jej wykonywania. Dopóki to czynili, mogli z pełną ufnością liczyć na Niego jako na tarczę, siłę, stróża i ucieczkę. Jedyną prawdziwą drogą dla ludu Bożego jest wąska droga posłuszeństwa, na którą Bóg zawsze spogląda z upodobaniem. Wracamy teraz do 5 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. W 2 wersecie Mojżesz przypomina ludowi ich relację z Panem, która była oparta na przymierzu, mówiąc: Pan, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze na Chorebie. Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze. Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze, lecz z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu. Twarzą w twarz Pan z wami mówił na górze ognia. Ja zaś stałem wówczas pomiędzy Panem a wami, aby wam obwieszczać słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę. Werset 2-5. Musimy dobrze rozróżniać między przymierzem na Chorebie, a przymierzem, które Bóg zawarł z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, gdyż te przymierza istotnie się różnią. Przymierze z góry Choreb było przymierzem uczynków. Lud obiecał, że uczyni wszystko, co Pan powiedział. Natomiast przymierze z praojcami było przymierzem czystej łaski, przy którym Bóg siebie zobowiązał, aby wypełnić wszystko, co obiecał. Różnica pod każdym względem ma wielkie znaczenie, zarówno dotycząca fundamentu i charakteru tych przymierzeń, jak i ich praktycznych wyników. Przymierze z Chorebu wychodziło z założenia, że ludzkie możliwości mogą spełnić wszystkie jego warunki. I już ten jedyny fakt pokazuje, że to przymierze zostałoby złamane. Przymierze z Chorebu wychodziło z założenia, że ludzkie możliwości mogą spełnić wszystkie jego warunki i już ten jedyny fakt pokazuje, że to przymierze zostałoby złamane. Przymierze z Abrahamem natomiast opierało się na obietnicach Bożych, gdzie Bóg mówi, że spełni wszystkie swoje słowa. I dlatego jest zupełnie niemożliwe, że brakowałoby jednej jedynej joty lub kreski do ich spełniania. W rozważaniu 2 Księgi Mojżeszowej dokładnie zajmowaliśmy się tematem zakonu i staraliśmy się uwypuklić myśli Boże odnośnie tego, w jaki sposób został podany. Zauważyliśmy także, że nie ma takiej możliwości, aby człowiek otrzymał życie i sprawiedliwość przez wypełnianie zakonu. Zwracamy uwagę czytelnika na te rozważania, również na poprzedzające ten temat rozdziały. Pragniemy przytoczyć jeszcze kilka miejsc mówiących o tych przewrotnych usiłowaniach, by ponownie postawić chrześcijanina pod zakonem. Żyd niegdyś był pod zakonem, ale musiał odkryć, że zakon nie był poduszką, na której mógł odpocząć, ani kocem, którym mógł się przykryć. Poganin był bez zakonu.
Wprawdzie obowiązywały go zasady sprawiedliwych rządów Boga, przed którymi nie był w stanie uciec, ale nigdy nie był pod zakonem. Łaska zaś stawia obie kategorie ludzi na tym samym fundamencie. Dzieje apostolskie 15 rozdział pokazują nam, jak apostołowie i całe zgromadzenie w Jerozolimie przeciwstawili się pierwszej próbie postawienia nawróconych pogan pod zakon. Pytanie to powstało wprawdzie w Antiochii, lecz Bóg w swojej dobroci i mądrości poprowadził tę sprawę tak, iż nie tam została podjęta decyzja. Paweł i Barnaba musieli pójść do Jerozolimy, gdzie temat ów został publicznie omówiony i padła jednomyślna uchwała 12 apostołów razem z całym zgromadzeniem. Bądźmy Bogu za to wdzięczni. Decyzja takiego miejscowego zgromadzenia jak w Antiochii, aczkolwiek byłaby uznana przez Pawła i Barnabę, nigdy nie miałaby takiej samej wagi, jak ta podjęta przez zgromadzonych 12 apostołów w Jerozolimie. Lecz Pan zatroszczył się o to, aby wszelki nieprzyjaciel zamilkł. I nauczyciele zakonu wszelkich czasów zostali wystarczająco pouczeni, że nie jest to według myśli Bożych, aby w jakiejkolwiek sprawie chrześcijan stawiać pod zakon. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 1 werset. Cóż za smutna wieść! Jakże te słowa musiały ścisnąć chłodem serca tych, którzy zostali nawróceni przez mowę apostoła Pawła w synagodze w Antiochii. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, powiedział, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim to jest bez obrzezania jakichkolwiek uczynków zakonu i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 38-39 werset. To było tym pięknym poselstwem głoszonym przez usta Pawła, mówiącym o wolnym i doskonałym zbawieniu, o całkowitym odpuszczeniu grzechów i doskonałym usprawiedliwieniu przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Lecz według nauki tych, którzy przybyli z Judei, to wszystko nie było wystarczające. Bez zakonu i obrzezania Chrystus nie był wystarczający. Jakże serca apostoła musiało być rozpalone, gdy widział, że jego umiłowane dzieci w wierze musiały być zaniepokojone taką nauką. Przyjęcie takiej nauki jest równoznaczne z odrzuceniem całego chrześcijaństwa. Jeśli trzeba było dodać obrzezanie do krzyża Chrystusowego i łaskę Bożą uzupełnić zakonem Mojżesza, wtedy wszystko było daremne. Ale wysławiony niech będzie Bóg wszelkiej łaski. On powstrzymał tę zgubną naukę. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc: trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu Mojżeszowego. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, od 2 do 5 wersetu. Czy Bóg to nakazał? Z pewnością nie. On w swojej nieskończonej łasce otworzył poganom drzwi wiary bez obrzezania lub rozkazu przestrzegania zakonu Mojżeszowego.
Nie byli to niektórzy, a więc ludzie ośmielający się to nakazywać, ludzie, którzy od tamtych czasów aż do dzisiaj niepokoją Kościół Boży i chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 7 werset. Tacy nie mają pojęcia, jak zdrożna jest ich nauka przed Bogiem wszelkiej łaski i Ojcem miłosierdzia. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje, a nie przez zakon lub obrzezanie, usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Nie było więc zamiarem Bożym, aby to, co dla Izraela okazało się nieznośnym jarzmem, ponownie nałożyć na chrześcijan pochodzących z pogan. Apostoł obrzezanych dalej kontynuuje, mówiąc: wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Piękne jest usłyszeć te wypowiedzi z ust apostoła obrzezanych. Nie mówi on: oni będą zbawieni tak samo jak i my, lecz my będziemy zbawieni tak samo jak i oni. Żyd był gotów zniżyć się ze swojego wysokiego stanowiska i zostać zbawiony tak samo jak ci biedni, nieobrzezani poganie. Prawdziwie te słowa z przekonywującą mocą musiały trafić do uszu nauczycieli zakonu i przekonać ich o błędnym stanowisku i wymaganiach. I umilkło całe zgromadzenie. I słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. Duch Święty uznał, że nie mieliśmy się dowiedzieć, co Paweł i Barnaba opowiadali przy tej pamiętnej okazji. I również w tym możemy rozpoznać jego mądrość. Widocznie Duch Święty daje pierwszeństwo słowom Piotra i Jakuba, gdyż ich słowa dla nauczycieli zakonu musiały mieć większą wagę niż apostoła pogan i jego współpracownika. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc: mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków. W obliczu takich dowodów nawet najwięksi gorliwcy dla zakonu musieli zamilknąć. Jak napisano, zatem padła w tej ważnej sprawie ostateczna decyzja przez Ducha Świętego, 12 apostołów i cały Kościół. Musimy też zważyć na to, iż w tak znaczącym zejściu zgromadzenia nikt dobitniej i bardziej zdecydowanie nie przemawiał jak właśnie Piotr i Jakub. Piotr, apostoł obrzezanych, i Jakub, reprezentant żydowsko-chrześcijańskiego zboru w Jerozolimie. Przez jego służbę i stanowisko słowa Jakuba otrzymały szczególną wagę dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób stali na żydowskim lub zakonnym fundamencie. Sąd tych dwóch znakomitych mężów był klarowny i jednoznaczny, mianowicie, aby nawróceni z pogan nie byli zaniepokojeni lub obciążeni zakonem, a swoimi dobitnymi przemówieniami udowodnili, że sprowadzenie pogan pod zakon było na wskroś przeciwne słowu, woli i drogą Bożym. W dalszym ciągu naszego rozdziału najpierw powtórzonych jest 10 przykazań, lecz tutaj spotykamy się z pewnymi cechami charakterystycznymi, których byśmy daremnie szukali w 20 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej. Tam jedynie przekazane są nam historyczne fakty. Tutaj jednak z historią jest powiązane jej zastosowanie. Mojżesz przedstawia moralne motywy i zwraca się do sumienia ludu, co wtedy nie mogło być możliwe. Więc nasz 5 rozdział nie jest bezużyteczną powtórką tamtego, jak to niewiara chętnie chciałaby opisać.
Porównajmy na przykład oba rozdziały co do sabatu. W drugiej Mojżeszowej 20 czytamy: pamiętaj o dniu odpocznienia, aby go oddzielić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest odpocznienie Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach, gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień odpocznienia i oddzielił go. Wersety 8-11. Natomiast w obecnym rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, 5 rozdział, tekst brzmi następująco: przestrzegaj dnia odpocznienia, aby go oddzielić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale 7 dnia jest odpocznienie Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica, tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień odpocznienia. Wersety 12-15. Czytelnik już od pierwszego spojrzenia zauważy różnicę pomiędzy tymi dwoma miejscami. W drugiej Księdze Mojżeszowej 20 przykazanie przestrzegania odpocznienia opiera się na stworzeniu. W naszym rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, rozdział 5, natomiast na zbawieniu bez jakiejkolwiek wskazówki na stworzenie. Różnica jest uzasadniona. Tak jak na wcześniejszych miejscach, szczególnym charakterem cechującym każdą z obu ksiąg, nie możemy zapomnieć, że ustanowienie sabatu opiera się zupełnie na bezpośrednim autorytecie Słowa Bożego. Inne przykazania przedstawiają pewne moralne obowiązki. Każdy wie, iż zabójstwo i kradzież są złe, ale nikt nie uznałby przestrzegania sabatu jako swojego obowiązku, jeśli nie byłoby to jawnie ustalone przez boski autorytet. To właśnie stanowi szczególne znaczenie sabatu, zarówno w tym rozdziale, jak i w drugiej Księdze Mojżeszowej 20. To przykazanie jest wymienione w tym samym szeregu z wszystkimi wielkimi moralnymi obowiązkami, które ogólnie są uznane przez ludzkie sumienie. Nie tylko to. Znajdziemy w wielu innych miejscach, że sabat jest szczególnie uwypuklony i przedstawiany jako znaczący łącznik pomiędzy Panem a Izraelem, jako pieczęć przymierza między nim a ludem i jako kamień probierczy jego posłuszeństwa wobec Pana. Każdy był w stanie rozpoznać niesłuszność kradzieży czy morderstwa, ale tylko ci, którzy miłowali Pana i Jego Słowo, szanowali i miłowali sabat. Porównaj drugą Mojżeszową 16 od 22 do 30 wersetu. Na końcu drugiej Księgi Mojżeszowej 31 znajdziemy inne godne uwagi miejsce pokazujące, jak ważny jest sabat i jakie znaczenie posiada w myślach Bożych. Porównaj wersety 12 do 17. To miejsce jednoznacznie udowadnia niezmienny charakter sabatu. Użyte przez Boga wyrazy takie jak: znak między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, przymierze wieczne, znakiem na wieki, wystarczająco udowadniają, iż sabat był dla Izraela i że według myśli Bożych miał zostać trwałą ustawą. Wyraźnie nazwany jest znakiem pomiędzy Panem a jego ludem Izraelem. Nie znajdziemy najmniejszej wskazówki w piśmie, że poganie mieli przestrzegać sabatu. Wprawdzie zaraz zobaczymy, że jest on równocześnie obrazem czasu odnowienia wszystkich rzeczy, o czym Bóg już od dawna mówił przez usta swoich świętych proroków. Lecz to w żaden sposób nie dotyczy faktu, że sabat jest wyłącznie żydowską ustawą.